Witajcie wszyscy. Z tej strony ponownie Starkey. Witam w... No można powiedzieć już nawet, że trzecim bądź czwartym, zależy jak patrzeć na Wolfganga. Sezonie... No, Don't Starve Shipwrecked. Po dłuższej przerwie i zerowej aktywności w waszej ankiecie, którą wam zostawiłem, twierdziłem, że gramy najpierw w naszą Walani, potem ewentualnie weźmiemy Małpola i ewentualnie to coś się dokuje. A więc cóż, Walani. Jedna postać z Shipwrecked, którą naprawdę znam. Jako taką. Pod kątem jej działania. Otóż, no nie będę tłumaczył wszystkiego, ale skrótowo mówiąc. Szybciej schnie, więc przemoczenie żaden problem. Mniejsze, negatywne rzeczy związane z poczytalnością. A niestety, no przyrost poczytalności przez czas typu z tych zamków z piasku czy innych rzeczy też zmniejszony. Więc coś za coś. Szybciej trochę głodnieje, ale nie tak szybko jak Wolfgang i pewne jeszcze inne rzeczy, które zobaczycie chyba podczas rozgrywki. Jak widzę, mikrofon znowu mi się rozkręca, więc wybaczcie. Gramy rzecz jasna na standardowym świecie, nic nie zmieniam. No i po prostu, no, zaczynamy, co dodać, nic dodać, nic ująć. Miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się odnieść podobny sukces do tego, który ostatnio miałem. Bo bądź co bądź, ten Wolfgang może nie był najlepszy na świecie. No nawet mogę powiedzieć, że ogólnie było słabo. No ale dwie nowe postaci dzięki temu posiadam. Między innymi tą tutaj obecną Walani, więc... No. Nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło, że tak to nazwę. I też jeszcze muszę jedną rzecz zrobić, póki pamiętam. Dobra, pamiętam, zdążyłem chyba. Tak. A więc oczywiście nic się nie zmieniło, poza tym, że proszę. Głos z ukulele. I taka piękna deska surfingowa. Mniejsza wytrzymałość niż łódka. I nawet tratwa, z tego co kojarzę. Ale za to większa prędkość pływania. Nie zajmuje rąk. No, inaczej mówiąc, po prostu ideał na start. Potem też tam chyba mamy możliwość tworzenia już tego. Co prawda trzeba opanować deski, ale proszę. Jedna deska, dwie muszelki. Po prostu taniocha. Prawda, tam 3-4 drewna na to idzie. No ale... No po prostu, że tak to powiem, po standardowemu w moim wykonaniu, czyli taniocha. Po prostu taniocha. Darmo to bierę, czy jak tam inaczej to określić. No na pewno mniej trzeba by się namęczyć niż na coś takiego. Tam jedna... Niestety nie mogę sprawdzić, ile kosztuje deska, ale na pewno mniej niż 6. Także tania łódka. Nic więcej, nic mniej. A, i zapomniałem jeszcze powiedzieć jednej rzeczy. Ma dosyć dużo żołądka, czyli żracia. Może dużo zeżreć, nie tak jak Wolfgang, ale też dużo wolniej od niego głodnieje. Mało życia, dużo psychiki. Tam podczytelności tak właściwie. I to co najważniejsze... Dobre wpływanie na fale. Przez dobre mam na myśli nie tak jak u mnie to zazwyczaj wygląda. Powoduje odzyskiwanie po jednym punkcie psychiki. A więc... Najprościej mówiąc, sytuacja idealna. Może kiedyś się nauczę przynajmniej pozytywnie wpływać na te fale. A nie jak zwykle, że od... za przeproszeniem dupy strony. A póki co zobaczmy jak się prezentuje ta wioseczka. Jaka wioseczka? Za dużo Hamleta. Który, uwaga, uwaga, wielka tajemnica wiary czy cokolwiek... Działa mi na laptopie moim starym? Ale tutaj nie mogę go zainstalić, bo czemu? Nie. Po prostu nie chce mi zadziałać. No więc właśnie, za dużo Hamleta i świńskich wiosek. No a tutaj przynajmniej działa wszystko i... No, zwiedzamy wyspę. Mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem. Nie wiem, po co w sumie to tworzę, no ale... Trochę jagód się przyda, no i zaraz wypływamy. Patrzę, wyspa niezła, ale nie ma tu niczego. Niezła, bo jednak wygląda na dosyć taką standardową, dosyć bezpieczną. Ale no, trochę pustawą. Nie ma tu limpetów, tylko tam 2-3 krzaczki. Kraby niby są, no ale co ja zrobię z krabami? Tak naprawdę. Ja w sumie jedyne, co mógłbym jeszcze teraz zrobić, to... Mam materiał, to kill off od razu.
ścinać trochę kamieni. Wiem, kamienie się wykopuje, czy tam rozkrusza, a nie ścina, no ale... No i od razu zrobić młotka. Porozbierać czyli te wszystkie bajery, czy jak to tam inaczej nazwać. Więc no. Tu mamy wszystko, co było potrzebne, poza tym, że patyki już się kończą, trawy też nie za dużo. Ale mogę porozbijać to wszystko. No, i mamy już kawałek ryby na później. Na szczęście. No, to chciałem, a właśnie na szczęście. Ma ono wieczną świeżość, dopóki tego nie otworzę. I mogę zrobić sobie już zapasową deskę. Więc no, nie jest źle, mamy zapas łódek. Jej. A w ogóle nie wiem, co mi tak dzisiaj odbija. Na Sekiro też nie byłem jakoś tak zbytnio w formie, a tutaj no, wcale nie jest lepiej. Log. Nie wiem też jako kłoda. Zestaw do naprawienia łódek i ekwipunek zapchany. Co było potrzebne ten... A, cztery liście, dobra. Więc może w sumie przydałoby się nawet ogarnąć już materiału na to... No jak to się nazywa, no na plecak ten podstawowy, ten taki liściasty. Wiem, że niby może są bardziej ważne. Tak, bardziej ważne, nie ważniejsze, tylko bardziej ważne, pamiętajcie. Bardziej ważne, no ale dobra, już nie będę tak się znęcał nad sobą. Ale wiem, że są po prostu bardziej ważne, czy tam ważniejsze, jak to tak zwał, rzeczy niż taki plecaczek malutki, no ale... Patrząc na to, że już mam zapchany ekwipunek cały, no to... Jednak to może być cenniejsze niż się wydaje. Tak. Ktoś mi mówi, że naprawdę ten mój ekwipunek będzie zapchany już od początku. Aż do końca. Jeszcze tylko jeden liść. Jeszcze jeden liść, proszę cię, gro. Chyba nawet znalazłem ostatniego liścia. Chyba, że oczywiście nie wypadnie. Wypadnął. Nawet. I uwaga, uwaga. A nie, tu więcej niż dwa miejsca. Cztery. Dobra, do plecaka schowałbym... Mam takie jeszcze, których nie chciałbym zmarnować, czy przez przypadek zużyć, więc na pewno to... Mogą być jeszcze te pieniądze i w sumie deski. A. Młotek, młotek, młotek. Bum. Tych tuńczyków w puszce. Nigdy nie sądziłem, że można znaleźć więcej niż jednego. Myślałem, że ten jeden jest tak na zasadzie masz na wszelki wypadek, jakbyś miał fatalną wyspę startową i przeżyj. A to proszę, jednak to są standardowe rzeczy, które chyba można znajdować dosyć często. Słyszę już wąsze, więc no cóż. Pierwszy dzień na wyspie spędzony. Materiał na ognisko mam. Jutro wypływamy. No i standardowo, formuła się nie zmienia. 3 dni na odcinek. Może potem będzie więcej, może mniej, ale... Dobra. O, jeszcze jedno ziarenko. Psik, psik. Świeci się. To świeci. Fajne. To świeci se. Jak tam z żarciem? No, jeszcze mam sporo. I zobaczmy. Nawet szczerze nie jestem przekonany, czy będę robił te standardowe łódki, czy nie zajmę się już dopiero tworzeniem tych takich wielkich, wiecie, tam... bardziej zaawansowanych, typu łódka obronna. Tam chyba pancerzona się nazywała. Albo ta transportowa. Szkoda, że nie można spalić tej deski. Oczywiście nie zrobiłbym tego raczej, ale... No, rozumiecie. Mogłoby to nawet dobre, na zasadzie macie jakąś już ledwo żywą deskę i chcecie ją spalić, żeby przetrwać czy coś. Jednak z drewnem i innymi materiałami tego typu może być różnie. Noc kończy się szybciej. This rock doesn't roll. Nie, suchar po prostu. Niby takie prawdziwe, ale też taki trochę suchar. No, rozumiecie. Rock and roll, tego typu sprawy tutaj. Cyrak doesn't run. Nie będę tłumaczył suchara, ale niezłe. Nie pamiętam, że ona ma takie dobre teksty.
Gra standardowo to przycina i... Na bezpieczeństwo może wezmę jakąś siekierę czy kilof do ręki, a nie to, bo jeszcze rozbiję sobie deskę. No i proszę. Można trzymać w ręce w czasie pływania, pływa też znacznie szybciej. No ale tylko 100 wytrzymałości, więc no. O, ładne chwasty. Dobra. 197. 198, 199, 200. Czyli jednak miałem rację z tym, że... Dobrze pamiętałem o tej psychice. No cóż. Chyba to jest nareszcie postać idealna dla mnie. Zawsze będę miał materiał przynajmniej na łódkę. Chciałem na coś pseudo-łódkowego. O, dobra. Muszę to wziąć. Może uda się nawet parę ryb szybko skonstruować dzięki temu. I... Płyniemy oczywiście z falami, nie pod fale. Dobra, warto tu zanotować pierwsza rafa koralowa. Nie. Idź fal. Dobra. Dużo wodnych chwastów, dużo koralowców. Dobre miejsce. Jak nic, warto tu będzie wrócić kiedyś. A póki co płyniemy dalej. Oczywiście z prądem morskim. O, majtuza. Brakowało mi ten strzelba. I żeby nie było właśnie... Głównie z waszego powodu, czy tam braku aktywności w ankiecie. No po prostu tak długo zwlekałem z powrotem. I kilka dni od kiedy się już zakończył okres takiego, można powiedzieć, zalatania. Wysiadamy. I to jest właśnie najlepsze. Przenośna łódka. Las położymy, ale chcemy przejść gdzie indziej. Bierzemy ze sobą, nie ma żadnych problemów. I jak funek zapchany. Więc na obecny moment, co bym mógł zostawić? Młotek. Tak, żarcie ważniejsze od młotka. Wow. Coś mi mówi, że to może być naprawdę ta postać, którą uda mi się coś osiągnąć. Prawda, nie jest ona jakoś skuteczna, nie ma jakichś specjalnych właściwości przez większość czasu. W sumie... Nie wiem, jak nazwać się rozgrywki, czy przez większość czasu czegokolwiek. Kolejna skrzynka. Oczywiście musiałam zostawić młotek. O, pszczoły, dobra, warto zapamiętać. Może kiedyś uda się zbudować własnego ula. Dużo piachu, trochę limpetów. Nie pozbieram, co mi szkodzi. Będę miał zapasy żarcia przynajmniej. Ale dalej nie widzę złota. Trochę to niepokojące, patrząc na to, że... Mam już drugi dzień, a ja dalej nie mam jeszcze materiałów na zbudowanie bazy. Ja wiem, może trochę panikuję, patrząc na to, że jak już mówiłem, dopiero drugi dzień, ale już drugi dzień. Patrząc na to, że znając życie, to mnie krokodyle zabiją, albo coś innego, jeśli nie zbuduję bazy już teraz, to nie jest dobrze. A znając sytuację taką, że jeśli zbuduję bazę, to pewnie potem znajdę lepszą wyspę i wybrzeżową, że tutaj postawiłem bazę, to też jest dobrze. W sumie już sam się plączę. Ta wyspa już odpada. Nie chcę tu mieszkać. Duża, przestrzenna, okej, okay. Jest miejsce, nawet dobra, na bazę tutaj można było postawić, bo takie i tak, no, akurat spora noka ładna. I jednak te małpy psują wszystko. O, chociaż są pajajonki. Nawet dwa kokony. Ktoś mówi, że to będzie kolejna z tych wysp przydomowych, do których będziemy przypływać, jak będziemy czegoś potrzebować. Ale raczej osiedlać się tu nie ma co. Zbyt dużo wszelkich zagrożeń. O. I swoją taką pora chyba już też trochę... zleżeć jagódek. Mam zprawda inne rzeczy, no ale... To wszystko może się jeszcze przydać, a jagódki... Jagódki to w sumie jagódki. I to mniej więcej tyle. Więc póki mamy jeszcze chwilę, to bierzemy deskę i płyniemy dalej. A muzyka. To jest chyba jedyna muzyka, którą pamiętam tak dosyć porządnie, że zawsze bym rozpoznał, co to za muzyka. Ta, która jest akurat podczas płynięcia łódką. Nie to, że ogólnie reszta soundtracka, nie wiem, jak to powiedzieć. To nie jest jakaś tam rozpamiętywana przeze mnie. Super. I się zaczyna. Dużo fal, ale łódka już bardzo mocno uszkodzona. Ale... no.
Jest trzecia wyspa. Zobaczmy, czy ta jest bardziej fartowna. Czy da się zrobić tutaj tereny wonusz odporne. Okej, są pająki. To nie jest niczym dobrym. Z perspektywy tego, że istnieją tu zatrute pająki. Nawet dużo pająków. Jest złoto. Jeśli nie będzie małp, to może nawet. Tylko bym musiał sobie przypomnieć, jaki był sposób chronienia się przed trucizną. Bo pamiętam, że jakiś istniał. I to inny niż od strutka. Ale jaki to, nie mogę powiedzieć. Wąż. Dużo wążów, dużo złota, dużo pająków. Wyspa ryzykowna. Ale mnie się podoba. Chyba nawet się tutaj osiedlę. O, strasznie duży spadek tej psychiki. Chyba znalazłem wyspę, na której będziemy się osiedlać. Będę żałował jak nic. No ale jednak... multum rzeczy tu jest dosyć przydatnych. Prawda, no nie jestem może aż tak pozytywnie nastawiony względem tego, że będę miał w sąsiedztwie 5 kokonów pajęczych. Jeszcze 2 bym zrozumiał, ale tyle to trochę za dużo nawet jak na mnie. Więc po prostu będzie trzeba zająć się trochę oczyszczeniem wyspy z pająków, tym razem nie z małp. Ewentualnie tam jeszcze jakimiś innymi bzdetami, mniejszymi bądź większymi. Ale ostatecznie mamy dobrą lokalizację na mieszkanko. I proszę, na styk. Dodatko, że wszystko jest mokre. Okej, szybciej schniemy, no ale mokre drewno się gorzej pali w ogóle. Nie, no, strasznie dużo sucharów, mówi ta gościuwa. Chciałem ubrać siekierę, nie uderzyć nią pająka. Uciekł, jaką siekierę, kilofa. Dobra. Tak więc to chyba naprawdę ten moment. Bazę założyłbym w jakieś konkretne miejsce. Za dużo krzaków, z których wąże mogą przyjść. Chyba tutaj było dobre przed chwilą. No, trochę otwartej przestrzeni nie zaszkodzi. Można łatwo tutaj oczyścić wszystko. I w sumie się udało. Mam bazę dnia trzeciego. Zazwyczaj nie mam tyle farta. Jak nic coś jeszcze mi zepsuje to podejście do rozgrywki. Jakiś zatruty wąż czy coś. Ale póki co, no nie będę narzekał. Przynajmniej po raz pierwszy odniosłem sukces w... No i to na pełnej linii właśnie w non-sterwie. To jeszcze mogę zostawić. Tego w sumie też chyba nikt nie zabierze. Na tej wyspie raczej małp nie znajdę. Jeśli znajdę, to i tak niedługo je spalę. Jajko. Dobra. Następny cel to będzie chyba garnek, patrząc na cały kształt sytuacji. Dobra. Teraz gdzie to jest skrzynka? A tak, zostawiam deski. A szkoda, bo akurat mam na skrzynkę. Więc tak, skrzynka. Jest. W tej skrzyni wkładam to, co raczej nie będzie mi potrzebne w ogóle w najbliższym czasie. A może inaczej, nie to, co w ogóle nie będzie mi potrzebne, tylko tutaj będę trzymał takie materiały konieczne do zabrania ze sobą na każdą podróż. No, kolejna moneta. I w sumie chyba się udało naprawdę odnieść wielki sukces, w moim odczuciu. Okej, teraz zobaczymy, czy jest tutaj coś. To może by mnie
To jest to. Jak nic, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Właśnie to. Tak, jedna muszla. Mam nadzieję, że to nie będzie problem. Będziemy mieli ubranie anty... ten. Antytruciznowe. Idealnie, jak chcemy się pozbyć pająków z okolicznych terenów. Ciekawe, czy tutaj muszle w ogóle występują. Znając mojego farta. Znalazłem akurat taką plażę, na której nie będzie żadnych. Ja zostawiłem deskę. Wow. Wyspa jest jednak lepsza niż sądziłem nawet. Dobra, to teraz... Ten dzień już jest ostatnim dniem, więc no najlepiej będzie po prostu trochę pozwiedzać tą wyspę i okolice. A kiedy już to zrobimy, no to... Oficjalnie jestem w stanie przekazać informację, że... Albo dobrze trafiłem, albo źle trafiłem. Tą trawę. Teraz tylko kijki. Patyki. Badyle, jak złotek zwał. Ciekawe tylko, czy będą tutaj gdzieś. Ktoś mi mówi, że tym razem to będzie deficyt. Ale. I znowu powtarzam to całe ale. Co to za... To jakaś inna meduza. Albo po prostu inaczej wygląda, ale to jest ta standardowa. Mi się wydaje, czy... Tak, wydaje mi się. Już myślałem, że to kolejna wyspa będzie. Mi się wydaje, jakby też... Ale dajemy jeszcze większego speeda niż standardowo tej desce. Dobra. Ale teraz moim celem było zwiedzanie wyspy i okolic, a nie pływanie daleko, daleko, henhem wsinem dalej, czy jak tam się... No, jak to określić? Ktoś mówi, że ta ikra niestety... No. Długo nie przetrzyma, więc... W ostateczności trzeba będzie mu smażyć i zażyć. I w sumie to na tyle ze wszystkiego, co miałem do powiedzenia, przekazania i w ogóle. W następnym odcinku mój cel to będzie znaleźć muszle, jakieś tam inne wyspy, na które będę mógł pływać po deficytowe towary. I oczywiście rozbudowa bazy. O tym może, nie wiem, co. Jakieś zwiedzanie świata, próba odblokowania kolejnej postaci, jeśli jest jeszcze jakaś do odblokowania. Pamiętam, że tam coś kiedyś kojarzyłem, że było coś, ale... Dobra, już się plączy w swoich słowach, po prostu... Wydawało mi się, że była jeszcze jakaś tam może opcja czegoś do odblokowania, nie wiem, czy to była postać, czy jakieś coś. Znaczy na pewno postać, tylko postaci się odblokowuje, więc... Survival, no... Lepszy plecak. Ten już idzie do lamusa. Dwa razy więcej miejsca to jest to. Jak więc. Tylko głodnieje, tak czy jak. Będę musiał chyba te wodne chwasty zażyć. Tylko ile ich potrzebowałem na zbrojkę? Pewnie już za dużo ich usmażyłem. A dobra, jeszcze dwa mogę usmażyć. Mam jeszcze trochę tych nasion zeżryj. Powinno być trochę. Ja znowu siekiery nie mam. Tak, nie mam siekiera, mam dwa kilofy. A no brawo ja. Jednak mam siekierę, ja z mnie najślepiej jestem dzisiaj. Super. Czy on chciał wszystko zeżreć mi to jajo całe? Mam wszystko na dzidę. Patyki. Normalnie wiedziałem, że będą problemy z tymi kijami. A, jeszcze pająk. Super, normalnie. Kolejny? Znajmniej jedwabie. Co jeszcze jest takiego fajnego? Kolejny? Super. Nie, serio, super.
Nieźle. Tak, no teraz to wydaje się profesjonalnie i ta baza skonstruowana. No ale cóż, to by było na tyle. Już oficjalnie i w ogóle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Lada moment nastanie kolejny dzień, więc chyba w sumie nie ma sensu przedłużać. I do zobaczenia w następnych odcinkach z Don't Starve Shipwrecked. Hej!